Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.11.2 moda, który się nazywa Minions Mod i dodaje nam minionki, które będą za nas robiły różne rzeczy, na przykład wykopywały kopalnie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Minions Mod pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, mamy tutaj filmik dotyczący moda, nawet więcej filmików, także sobie obejrzyjcie, żeby wiedzieć dokładnie jak to działa. Nas oczywiście interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie zjeżdżamy w dół, poszukujemy wersji Minecraft 1.11.2. I pobieramy, jak widzicie są już tutaj 3 pliki, więc pobieramy najświeższy, klikając na tę strzałeczkę w dół. Jeżeli będzie więcej, zawsze pobieramy najświeższy, klikając na tę strzałeczkę w dół. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 996, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 996 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forge'a z końcówką 2201, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2228 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się coś nie udało. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Jak widzicie, ja mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2228, tak jak wspomniałam. Gdyby tutaj nie był wybrany profil z Forge'em, to klikamy tutaj na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em i klikamy play i czekamy, aż się uruchomi, aż się pojawi strona startowa. Ok, mamy stronę startową, wchodzimy w zakładkę moc i tutaj mamy Minions. Mamy Minions gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Światek nam się robi. Ok, mamy nasz światek. Teraz mam, widać, 11 poziom doświadczenia. To dobrze, bo doświadczenie jest potrzebne w tym modzie, ponieważ jak klikniemy E jak ekwipunek, to mamy tutaj na końcu coś takiego, co się nazywa Master's Staff. I to jest coś, co otrzymujemy. Nie można tego skraftować, można sobie oczywiście wziąć stąd tutaj z jej, no ale pokażę Wam, jak to otrzymać tak legalnie, że tak powiem. Otóż mamy poziom 11. Żeby otrzymać, musimy mieć 8 poziomów doświadczenia, ponieważ musimy wykonać 4 rzeczy, które nam zabiorą każda po 2 poziomy doświadczenia. No i co robimy? Klikamy M jak mapa, jak Minions. I wtedy nam się pojawia takie coś. I tutaj musimy nacisnąć na to Commit to Evil. I tutaj musimy wybrać którąkolwiek z tych 3 opcji, bo tutaj jak klikniemy na Nevermind, to się cofniemy i tak jakby się nic nie stało. Więc wybieramy którąkolwiek z tych trzech opcji i jak widzicie, tu jest 11 poziom doświadczenia. Jak wybierzemy, od razu nam pobrało 2 poziomy doświadczenia. Pokrzyczało, trochę pokrzyczało. No i teraz robimy to jeszcze 3 razy, czyli raz, Commit to Evil, cokolwiek. O, teraz muzyczkę mamy. Wow. No i kolejny raz, 3 to już będzie. Szybko poszło. No i ostatni raz, cokolwiek, cokolwiek. Dobra. Wow, jaka straszna. No i jak widzicie, w ekwipunku pojawiła nam się właśnie ta Master's Staff, ta różdżka. No to teraz możemy sobie wziąć tą różdżkę do ręki i jak prawym przyciskiem klikniemy gdziekolwiek, to pojawia nam się minionek. I takich minionków mamy 4 sztuki. Hura, hura. No i teraz możemy im zadać zadanie, czyli klikamy znowu M jak Minions, czy jak mapa i tutaj jest Dig Mineshaft. Tu możemy określić jaka wysokość, szerokość i tak dalej. Czyli jeszcze raz, bo kliknęłam Nevermind, Dig Mineshaft i tutaj im określamy, gdzie mają kopać, klikając którym? Prawym? Nie. A jednak prawym, tak. No i jak widzicie, zabrały się do roboty i tak będą sobie kopały aż do Bedrocka. Gdzie idziecie? Halo? Gdzie ty tam leziesz? Poszedł sobie. O, wrócił. No, także jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa!